Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybrać najlepszy hosting i przedstawię Wam pięć najlepszych hostingów. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach posiadanie własnej strony internetowej jest niezwykle ważne zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Aby jednak ta strona działała sprawnie i była dostępna dla użytkowników przez cały czas, konieczne jest wybranie odpowiedniego hostingu. Istnieje wiele firm oferujących usługi hostingowe, ale nie wszystkie są warte uwagi. W tym filmie przedstawię ci najlepszych dostawców hostingu, którzy zapewniają stabilność, bezpieczeństwo oraz wysoką jakość usług. Przyjrzymy się także ich cenom oraz dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa klienta. Zacznijmy pierw od tego, co to jest tak naprawdę hosting. Hosting to usługa, dzięki której można umieścić swoją stronę lub aplikację w internecie. Innymi słowy, hosting pozwala udostępnić pliki strony internetowej lub aplikacji innym osobom za pomocą internetu. Gdy chcesz podzielić się swoimi plikami ze światem, Musisz je najpierw umieścić na serwerze, który jest czymś w rodzaju bazy danych online. Właściciel witryny, korzystając z dostępnej mu przestrzeni serwerowej, może udostępniać treści, zdjęcia, filmy oraz inne elementy składowe swojej strony. Hosting zapewnia również niezbędne zasoby serwera, takie jak procesor, pamięć i przepustowość internetową, które są wymagane do utrzymania strony internetowej online. Jakie są rodzaje hostingu? Istnieje wiele rodzajów hostingu, które różnią się poziomem złożoności, wydajnością i dostępnością. Wybór odpowiedniego rodzaju hostingu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość witryny, ilość ruchu oraz potrzeby biznesowe. Teraz omówię najpopularniejsze rodzaje hostingu, aby pomóc Ci w wyborze najlepszego dla Twojej witryny. Pierwszy z nich to hosting dzielony. Hosting dzielony jest jednym z najpopularniejszych rodzajów hostingu, zwłaszcza dla początkujących użytkowników. W tym przypadku wiele witryn internetowych jest umieszczanych na jednym serwerze, dzieląc zasoby takie jak pamięć, procesor i przepustowość internetową. Jest to rozwiązanie ekonomiczne i łatwe w obsłudze, ale może mieć wpływ na wydajność witryny, szczególnie w przypadku smożonego ruchu. Hosting VPS. Hosting VPS to usługa, która oferuje więcej zasobów niż hosting dzielony. W tym przypadku serwer jest wirtualnie dzielony, co oznacza, że każda witryna internetowa ma swoją własną przestrzeń dyskową, procesor i pamięć RAM. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują większej wydajności niż hosting dzielony, ale nie chcą lub nie potrzebują dedykowanego serwera. Hosting dedykowany. Hosting dedykowany to najdroższa i najbardziej zaawansowana forma hostingu. Oznacza to, że cały serwer jest przypisany tylko do jednej witryny internetowej, co zapewnia maksymalną wydajność i kontrolę nad serwerem. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw i witryn, które wymagają dużych zasobów i stabilnego działania. Chmura hostingowa. Chmura hostingowa jest jednym z najnowszych trendów hostingu. W tym przypadku witryna internetowa jest hostowana na wirtualnej przestrzeni dyskowej, która jest dostępna z wielu serwerów. Jest to rozwiązanie, które oferuje dużą skalowalność i elastyczność, a użytkownicy płacą tylko za zasoby, które faktycznie wykorzystują. WordPress Hosting WordPress Hosting to specjalnie zaprojektowany hosting dla witryn opartych na systemie zarządzania treścią WordPress. Oferuje specjalne narzędzia i zasoby, które ułatwiają zarządzanie i optymalizację witryny WordPress. Wybór odpowiedniego rodzaju hostingu zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika oraz wymagań witryny internetowej. Niezależnie od wybranego rodzaju ważne jest, aby hosting zapewnił odpowiedni poziom zabezpieczeń, szybkość ładowania stron oraz odpowiedni poziom obsługi technicznej. Na co zwrócić uwagę przy wyborze hostingu? Przy wyborze hostingu dla swojej witryny internetowej warto zwrócić uwagę na kilka kryteriów. Po pierwsze, upewnij się, że hosting oferuje dobrą przepustowość, i nie będzie blokował Twojej witryny przy dużym ruchu. Kolejnym elementem jest poziom zabezpieczeń. Regularne kopie zapasowe danych oraz częstotliwość aktualizacji oprogramowania w celu minimalizowania ryzyka ataków. Warto również zwrócić uwagę na pomocną i szybką obsługę techniczną. Taka obsługa to skarb, gdy pojawią się problemy z serwerem lub mamy jakieś pytania. Ostatnim elementem jest cena. Przeanalizuj różne oferty hostingów i porównaj koszty związane z zabezpieczeniami, obsługą techniczną czy dodatkowymi usługami. Teraz przedstawię Ci 5 najlepszych hostingów, nie musisz się mną sugerować, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Pierwsze miejsce zajmuje lh.pl, specjalnie dla Was mam rabat minus 20% na hosting. Drugie miejsce cyberfolks.pl, tutaj został przygotowany rabat minus 10%. Trzecie miejsce Kru.pl, czwarte miejsce seohost, rabat do minus 25% oraz piąte miejsce zajmuje Dehosting.pl. Zapraszam do zakupu najlepszego hostingu, skorzystajcie z kodu rabatowego i zakupcie hosting na najlepszych warunkach i niskiej cenie.